Czy wypadek podczas przerwy w pracy można uznać za wypadek przy pracy? Za wypadek przy pracy uznajemy zdarzenie nagłe spowodowane okolicznościami zewnętrznymi, które powoduje uraz lub śmierć podczas wykonywania pracy lub zwykłych czynności związanych z wykonywaniem pracy przez pracownika, poleceń przełożonego lub bez takiego polecenia. W definicji wypadku przy pracy nie znajdziemy bezpośrednio odwołania się do przerw w pracy. Co nie oznacza wcale, że wypadek przy pracy podczas przerwy w pracy wypadkiem przy pracy nie jest. Przerwa w pracy jest tą częścią definicji, która mówi o zwykłych czynnościach związanych z wykonywaniem pracy i pozostaje z wykonywaniem pracy w związku miejscowym, czasowym oraz funkcjonalnym. Zwykłe czynności związane z wykonywaniem pracy są to czynności wykonywane w czasie pracy i w miejscu pracy i związane bezpośrednio z nią lub wykonywane bezpośrednio przed jej rozpoczęciem i po jej zakończeniu. Taką interpretację potwierdza Sąd Najwyższy w wyroku z 28 czerwca 2023 roku.